siemka, siemka. Gramy w Rise of Tomb Raider. Odcinek 22, komentuje Dranzat. Pojedziemy z Koksem. Nie wiem gdzie teraz, w którą stronę iść mam. Ale chyba w tą. Tak. Tu zostało tak. Jedna rzecz, druga, trzy rzeczy. Tu jedna rzecz. Strasznie mi zimno. Dobra, mamy to załatwione. Dobra, lecimy tam. Tu jest ten strzał w dziesiątkę, nie? Ale... Nie mam pojęcia.
Nie mam pojęcia, w co tam trzeba strzelić. Jeszcze tam jest, kurde, skarb. Może to być gdzieś pod ziemią, no. Kurczę, nie wiem jak się tam dostać. O! Kurczę, no nic tu nie ma, no. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja się przenoszę za chwilę.
wejście na jeźdźców będziemy musieli odbudować połowę tego miejsca. Nie odrobimy tego. Ktoś włamał się tu w środku nocy. Złodzieje zabrali monety, poprzewracali naczynia z oliwą i winem, bezczeszcząc przy tym wszystkich pochowanych tu ludzi. Boli mnie serce, gdy pomyślę, że są wśród nas ludzie na tyle bezwzględni, by sprofanować to miejsce dla doczesnych bogactw. Musimy znaleźć sposób, by chronić to miejsce, nawet przed własnymi pobratymcami. Też tak może być. Dobra, zobaczmy, musimy iść w którą stronę? W tą stronę musimy iść, żeby wyjść. A, bo my są tutaj. Ach, dobra. Jak się stąd wychodziło? Tędy. Szybciej by było, jakbym się tu dostał do tego obozu, no ale to już trudno. Dobra, trzeba iść na prosto. No co jest grane?
którędy się tędy przychodzi. To jest ogień. A to dziwne. Też ślepy zaułek. Dobra, spróbujemy czym iść w prawo jakoś. Żeś mnie wystraszyła, ty lampardziu. No i też nie idzie. Co to jest, kurde, zakład chroniony tutaj, czy co? Tu idzie, no w tą stronę się dostać. A w ta już nie. Aha, no dobra. Naprawdę, nie mam pojęcia. Wodne sanktuarium. To jest to miejsce, co... Co my ten atlas znaleźli? Nie, to nie było w tym miejscu. No jedynie tutaj.
Dobra, tu próby zrobił i oni się tu nie gdzie chwycić. Nie wiem, którędy się tam trzeba dostać. Wepchnij się na górę. No może jakaś bokiem trzeba się wepchnąć. Rychty. No to na tej mapie wygląda tak, jakby to był koniec mapy, nie? To właśnie to. Nie wiem, nie wiem. Dobra, na razie to pauznę. Tutaj. Może tu dokręcę, jak odkryję, o co tu będzie chodziło, to dokręcę odcinek, powycinam te rzeczy niepotrzebne i dokręcę, jak tu trzeba wejść, przepomyśleć. Dobra, no to przerwa. Albo papatki, nie wiem. Tak, co ja tu mam robić? Co ja tu mam robić? Dobra, nie jestem pewny, którędy mam tu iść. Jestem głupi z tej gry. Lara! 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 Odpowiedz! Kiedy ostatni raz cię widziałem, byłaś... Cholera, Laro. Mam nadzieję, że żyjesz. Po lawinie złapałem jakiś sygnał. Jeden krótki dźwięk, ale to na pewno był twój głos. Wiem, że to słyszałem. Wiem, że przeżyłaś. Przynajmniej jeśli chodzi o lawinę. Od tej pory nie miałem żadnej łączności, ale będę próbować.
Wiem, że kazałaś mi stąd odejść, poszukać bezpiecznego miejsca, ale naprawdę myślałaś, że cię tak zostawię? Powinnaś mnie znać już trochę lepiej. No. Tak, tu jeszcze ta skrzynia. No, nieźle. Teraz żeśmy wrócili na właściwy tor gry. Kurczę, a to trochę przerwę w gry nagrywające miałem. To tak się po tym ma, że się gubi. Co my tu mamy zrobić? Jak mi ktoś powie, ja tu mam przejść? Jasny gwint. O ty! Więcej propagandy. Mogę zjechać tam na dół? No właśnie te pytanie mi pokazuje tam. Ale co tam jest? Chwileczkę, na mapie się zobaczymy. Jest tu jakąś strzałka, że tutaj idzie dotrzeć przed... Nie, moim zdaniem trzeba chyba na dół jechać. Dobra, moim zdaniem trzeba jechać w dół. Dobra, jesteśmy na górze. Ciąga burza. To było sprytne, no. Ja wiem, że niewiele mówiłem o twojej matce, Laro.
Ale wiedz, że w krótkim czasie, który z tobą spędziła, kochała cię bezgranicznie. Szczęśliwie żyło nam się w trójkę. A gdy straciłem ją, byłem wrakiem. Wciąż nim jestem. Mam nadzieję, że pewnego dnia znajdę odpowiedzi, które uśmierzą mój ból. Dla mnie jest za późno, ale dla innych? Być może nie. Ach, plotę 3 po 3. Kieliszek przed snem nie był dobrym pomysłem. Słodkich snów, kochana. Czy to o nią chodziło? Czy to dla niej szukałeś odpowiedzi na te pytania? A może to była tylko wymówka? Może za bardzo ci ją przypominałam? Boże, Laro, mówisz do ducha. O innym duchu. Może to tobie potrzebny jest kieliszek? Tak. Nie wiem, czy mnie słyszysz, Laro, ale będę dalej próbować. Coś się tam dzieje. Wspiąłem się na drzewo, żeby mieć lepszy widok na dolinę. Widzę tam stare budynki i jakichś ludzi. Zdaje się, że mają śmigłowce i zwożą tam różnego rodzaju sprzęt. To na pewno trójca. To jedyne sensowne wyjaśnienie. Zdaje się, że jednak nas wyprzedzili, co? Obserwuję wszystko od kilku godzin i znam już harmonogram ich patroli. Myślę, że jeśli dobrze zgram to w czasie, zdołam się prześliznąć. Zawsze byłaś lepsza ode mnie w te klocki. Jeśli tam jesteś i mnie słyszysz, proszę cię, uważaj na siebie. Spoko. Muszę znaleźć schronienie. Nie powinnam w ciebie wątpić, tato. Nie pomogłam ci, gdy mnie potrzebowałeś. Przykro mi. Zamierzam to zmienić. Przekonam ich, że miałeś rację. Że goniłeś za prawdą, nie za bajkami. Oczyszczę twoje imię, tato. Obiecuję. Lara. Już czas. Johna czekam. Johna. Thank you.
John musi gdzieś tam być. Niesamowite. Boskie źródło jest w centrum Starego Miasta, zakopane pod lodem. Czas się ruszać. Powiadomię zespoły wykopaliskowe i przygotuję transport. Nasi ludzie napotkali w archiwach nieśmiertelnych. To nie będzie proste zadanie, bracie. Droga do świętości nie może być łatwa. Czy ludzie wiedzą o zagrożeniu? Nie. Ale są gotowi walczyć i zginąć za naszą sprawę. To wszystko, czego od nich potrzebujemy. Konstantin, jesteśmy tak blisko końca. To dopiero początek. Myślę, że Trójca wykorzystuje nas. Co jeśli nie pozwolą ci zachować źródła? Musimy być gotowi na... Nie. Miej wiary. Nie zostałem wybrany przez Trójcę. Gdy źródło będzie moje, ich wola nie będzie miała nic do rzeczy. Poprowadzę nieśmiertelną armię Boga. A ty... Ty przeżyjesz. Konstantin więzień się obudził i jest gotów na przesłuchanie. Idę. Możesz, ty. Trzeba się pośpiechać. Co jest? Ogień. To tylko jeleń. Przepraszam, pośpieszyłem się. Zobaczyłeś ruch i zareagowałeś. Sam to sobie. Wygląda czysto. Jej oczy już się otwarte. Mamy się towarzystwa? Grof może spróbować uratować więźnia. Dowództwo chce, aby wszyscy mieli się na ważności. Czemu po prostu go nie zabiją? Może coś wiedzieć, ale Konstantin wkrótce się dowie. Którędy to idzie przejść? Ciężarówka była zbyt ciężka, moc się zawali. Szybko się tutaj wali. Zgłosić to? Daj spokój. Wszyscy pakują się i gotują do odejścia. Dobrze. Mamy w końcu to, czego szukaliśmy? Trudno określić. Konstantin dał tylko ogólny rozkaz, aby przygotować się.
Myślę, że tam ktoś jest. Cel na minę! Strzelają do mnie! Jestem pod ostrzałem! Oj, nie wyszło mi to. Co się stało? Ciężarówka była zbyt ciężka. Moc się zawalił. Szybko się tutaj wali. Zgłosisz to? Daj spokój. Wszyscy pakują się i gotują do odejścia. Dobrze. Mamy w końcu to, czego szukaliśmy? Trudno określić. Konstantin dał tylko ogólny rozkaz, aby przygotować się. Tu jest. Co tam się wydarzyło? Most się zawalił. Wygląda na to, że musimy wydostać resztę ładunku drogą powietrzną. Mam nadzieję, że coś tam znaleźli. Dosyć już. Cierpliwość. Więc atak na obserwatorium był sukcesem? Tak, mamy Atlas. Zabrali go do stacji pogodowej. Czemu akurat tam? Nie wiem. W radiu słyszałem coś o tym, że Anna chce uzyskać dostęp do kopuły. Może mają pomysł, jak go przetłumaczyć? Nie wiem, ale kazali przygotować się do odejścia, więc pewnie wkrótce ruszymy. Rozumiem. Czekaj, coś się dzieje.
Boż, ty! Obeszli mnie. Co tam się wydarzyło? Most się zawalił. Wygląda... Dzieje, że... Tak, mamy Atlas. Zabrali go do stacji pogodowej. Czemu Atlas tam? Nie wiem. W radiu słyszałem coś o tym, że Anna chce uzyskać dostęp do kopuły. Słyszeliście? Sprawdzam. Słyszę cię. Musi być blisko. To pieczęć do oznaczania oficjalnych dokumentów Trójcy. Prawie nikt już takich nie używa. Nieźle. Dodatkowo umiejętność mi się uruchomiła. A, zanurkować. Yeah.
Konstantinem w Syrii? To był niezły burdel. Krop? Konstantin nie spodziewał się jej. Zawaliła nam na głowy cały grobowiec. Jesteśmy pod ostrzałem! Pan tu ostrzał! Cholera, załatwcie ją! Poszedł granat! Mam tu ostrzał! Już nie zginę w tej przeklętej dolinie. Moja wiara jest silna, wola również. Nawet jeśli umysł mnie zawodzi. Gdy Konstantin i ja byliśmy młodzi, on był trudnym dzieckiem. Nad wszystkim się zastanawiał i wszystko kwestionował. Bał się przyszłości i że być może nigdy nie znajdzie swojego powołania. Tej nocy, gdy napiętnowałam jego ręce i szepnęłam mu do ucha, stworzyłam go na nowo. Uratowałam go. Uwierzył, że to dzieło Boże, tak jak planowałam. Teraz on musi uratować mnie. A jeśli mu się nie uda, uratuje się sama. Tym razem podszedłem bliżej. Pomyślałem, że kiedy cię znajdę, będę mógł przekazać ci jakieś przydatne informacje. Na razie wiem tyle. Prowadzą tu jakąś operację. Coś dużego. Setki mocno nieciekawych żołnierzy. Żadnych oznaczeń. Nic. Wszystko odbywa się w tym starym rosyjskim obiekcie. Zdaje się, że to więzienie. Jeden z niesławnych obozów Gułagu. Laro, przyszedłem tu, bo myślałem, że potrzebujesz mojej pomocy, ale Chryste, to chyba nie było mądre posunięcie. Niedługo to ja mogę potrzebować ratunku. Mam tylko nadzieję, że żyjesz i mnie słyszysz. Zostanę tu tak długo, jak zdołam, ale robi się cholernie zimno. Wkrótce będę musiał znaleźć jakieś schronienie. Woli Bożej. Tak! Jeśli masz zamiar prawić kazania. Johna! Wejdź do bloku więziennego, no to lecimy! Na pełną pałę, jak to dodają. Przygotujcie się do wyruchu.
co to było? Tego, żebym się nie spodziewał. Upewnijcie się, że macie wszystkich więźniów i zabijcie ich, nie zabieramy ich ze Jesteś wobec niej bardzo lojalny. Imponujesz mi. Naprawdę. Nawet moja cierpliwość ma swoje granice. Mów, co wiesz. No dalej. Proszę, nie! Nie słuchaj go! Robiłem tylko to, co uważałem za słuszne. Nie! Przeszukać cele więzienne. Zabić wszystkich. Przykro mi. Powinienem był zabić go, ale był bezbronny. Nie mogłem. Nie powinieneś. Przepraszam, że wciągnęłam cię w to wszystko. Myślałem, że dam radę. Nadchodzą. Jesteśmy otoczeni. Tym razem ja się tobą zaopiekuję. Nie mamy dużo czasu. Zastaw drzwi. Wszystkie oddziały zgłosić się. Musimy się z nią rozprawić. Zbliżamy się do celu. Nie widzę jeszcze celu. Czekam na rozkazy. Trzymaj pozycję i przygotuj się. Ona jest groźna. Zrozumiałem. Kwatera, jesteśmy w pozycji i mamy kontakt wzrokowy. Wyeliminujcie. Zabić ją! Oh,
Widzę sygnał! Gotowy do ataku! Zrozumiałem! Do ataku! Ha! Rzucam granat! Jestem otoczona. Muszę być ostrożna. Straciliśmy człowieka! Jest Kurde, ja się miał wyleczyć pierwszy. Co się stało? Zniknęła. Musi być pod wodą. Jestem otoczona. Muszę być ostrożna. Kurde. Też tak nie do się. Co się stało? Zniknęła. Musi być pod wodą. Miejcie się na wysokości. Nie może nam zostać wieczność. Jestem otoczona. Muszę być ostrożna.
Kurde. Co się stało? Zniknęła. Musi być pod wodą. Jestem otoczona. Co się stało? Zniknęła. Jestem otoczona. Muszę być ostrożna. Muszę wrócić do Johna. O Boże, nie. Johna. Johna. Laro. Jestem tu. Laro. Posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli nie wyjdę z tego cało. Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy dokonujemy wyboru. Jego koniec jest bliski. Nie. Nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do Jacoba. Tylko Jacob może uratować Johna. Musi wrócić do obserwatorium. Jacob, on umiera. Zajmę się nim.
Pan cię strzeże. Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce ani księżyc wśród nocy. Pan cię ochroni od zła wszelkiego. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, teraz i po wszystkie czasy. Przyciskaj ranę. Przygotuj go. Jacob, postrzelili cię. Jesteś nim. Prawda? Jesteś nieśmiertelnym prorokiem. Czuję ból. Można mnie zranić. Jestem człowiekiem. Brakuje mi tylko ludzkiego końca. A boskie źródło? Znalazłem je dawno temu. Naprawdę istnieje. I ma wielką moc. Ale nie jest boskie. Więc okłamywałeś ich. Przez wiele pokoleń. Nie jestem z tego dumny. Ale robiłem to, by ich chronić. Raz użyłem źródła do przedłużenia życia moich wojowników. Ale to był straszny błąd. To ci, których widziałam w archiwach. Gdy wrogowie zaatakowali Kitierz, nieśmiertelni zrzucili lód z góry na miasto. Zginęło tysiące ludzi. Popełnili straszną zbrodnię, aby utrzymać władzę. Trójca zrobi to samo, ale na znacznie większą skalę. To nie ty. Człowiek, którego znałam, nigdy nie skrzywdziłby swoich ludzi. Nie rozumiem. To wszystko moja sprawka. A teraz nadchodzi koniec. Ojcze! Ruszają się! Będą próbowali przebić się przez lud. Zatem jesteśmy zgubieni. Nie. Musi być sposób, by ich powstrzymać. Jacob, mapa wskazywała ukryte wejście do miasta. Ścieżka nieśmiertelnych. To zbyt niebezpieczne. Nie mamy już czasu. Teraz nie mogę się poddać. Jeśli zdołamy opóźnić trójcę, będziemy mieć szansę. Wezmę nasze wojska i zaatakuję ich na lodzie. Nadszedł czas. Otwórz ścieżkę. Gdy będziesz gotowa, wejście znajduje się pod obserwatorium. Zrobię co w mojej mocy dla twojego przyjaciela. No to kończymy odcinek. No to na razie, papatki.